Witajcie na naszej dzisiejszej analizie tematu Nieprawdopodobne dokonanie, gdzie ja, Darek, razem z Jakubem, Piotrem i Jakubem, będziemy wspólnie studiować Księgę Izajasza, rozdział 53. Naszą analizę rozpoczniemy od modlitwy. Kochany Ojcze, dziękujemy Ci za to, że możemy studiować Twoje Słowo. Prosimy Cię gorąco Twojego Ducha Świętego, żeby nas prowadził, żebyś nas pouczał. I też proszę Cię o każdą osobę, która ogląda właśnie nas teraz, nasze studium. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. 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 53 rozdział Księgi Izajasza jest rozdziałem, który bodajże jest najbardziej znanym z tych wszystkich, które w Księdze Izajasza istnieją, które studiowaliśmy w tym sezonie. I chciałbym na samym początku, zanim w ogóle będziemy odczytywać treść tego rozdziału, zapytać was, czy biorąc pod uwagę fakt, że znacie ten rozdział, czy potrafilibyście mi tak od razu powiedzieć, jak uważacie, o kim on jest, o kim mówi treść, te wersety, które będziemy analizować? O Mesjaszu, o Chrystusie. Więc powiedzcie mi zatem, jak to jest, że w czasach Jezusa jemu współcześni wcale nie byli tacy pewni, że Jezus jest tym, który wypełnił owe proroctwo. Pamiętacie być może Piotra, który w odpowiedzi na wypowiedź Jezusa, który mówi, Panie, nie przyjdzie to na Ciebie w obliczu przedstawienia przez Niego wizji cierpienia i śmierci w Jerozolimie, pokazuje, że on absolutnie nie ma koncepcji takiej wizji Mesjasza, który ma umierać za kogokolwiek albo cierpieć. Więc jak to jest, że dzisiaj dla nas jest to tak oczywiste, a wtedy jednak widzimy, że ludzie nie mieli zupełnie takiej świadomości? Wydaje mi się, że problemem jest tutaj to, że Żydzi oczekiwali czegoś zupełnie innego po Mesjaszu, który przyszedł. Oczekiwali oni, będąc w niewoli, kogoś, kto wyswobodzi ten naród, stworzy królestwo tutaj na ziemi. A przyszedł ktoś, kto nie był wypełnieniem ich oczekiwań. Może bym nawet powiedzieć, że ubogi cieśla, który pragnie stworzyć coś, czego oni nie widzą. I w ogóle nie licowało się to z tym, jak oni rozumieli tekst 53 rozdziału Księgi Izajasza. Według mnie to właśnie wynika na przykład z psalmu drugiego, w którym jest bardzo dużo omawiane o Mesjaszu, bo to jest uważany za mesjanistyczny psalm, który jest potężny, jest coś na kształt wojownika, więc myślę, że jeżeli zobaczyli, tak jak mówił Piotr, ubogiego cieśle, który właściwie bardziej jest czymś na kształt proroka, bo uzdrawia i robi cuda, to nie spodziewali się, że ich wybawiciel przyjdzie jako ktoś uniżony. Po prostu. Ja też myślę, że oni mieli podobną pokusę być może jak my. Ja przynajmniej tak mam, że często wracam do tych fragmentów, które lubię. I czytam te psalmy, które lubię i to jest dobre, ale myślę, że łatwo przez to nie zauważyć tego, co Bóg chce nam powiedzieć, bo ja czytam to, co ja chcę przeczytać. Mhm. I to jest taka cenna myśl. Ale wiecie, co jest ciekawe, że 52 rozdział i 54 rozdział, one mówią o Izraelu, który doświadczy tej wielkiej zmiany. Z tego, co złe, na to, co dobre. Więc rozdział 53 i końcówka 52 w zasadzie jest czymś pozytywnym dla Izraelitów. To jest taka myśl, w której to, co jest opisane w 53 rozdziale, to dokona tej przemiany, więc w zasadzie nie wiadomo, dlaczego mieliby postrzegać to jako coś, co nie jest dla nich atrakcyjne. Popatrzcie, czytaliśmy przez cały nasz sezon proroctwo tam z początku Księgi Izajasza o tym, że Pan na pocznie porodzi syna, nadają mu imię Immanuel. Czytaliśmy rozdział 9 o tym Ojcu Odwiecznym, 11 o tym, jaki ma przyjść ów Mesjasz. Niedawno czytaliśmy o sługach Pana, więc czasem wydaje się, że możemy dojść do takiego wniosku, że jednak Żydzi powinni wiedzieć, że taki może być Mesjasz. A może jednak te proroctwa nie były takie proste do zrozumienia? No właśnie, i to jest to pytanie, do którego jeszcze raz wracamy. Myślicie, że to było proste dla nich do zrozumienia, czy nie? Dla nas jest proste, tak? A dla nich?
Z perspektywy czasu wydaje mi się, że bardzo łatwo jest oceniać, tak jak powiedziałeś. Dla nas jest to teraz proste, mając już za sobą bardzo dokładnie udokumentowaną historię Jezusa, tutaj będącego na ziemi. Z ich perspektywy mogło być to trochę trudniejsze, wierzę, że było. I nawiązując do myśli Kuby, który mówił, że lubimy wracać do tekstów, które my lubimy i dobrze już je znamy, już je rozumiemy, może nam się zdarzyć taka sytuacja, że będziemy zawężać swój pogląd, zawężać swoje spojrzenie na świat. I mam wrażenie, że właśnie to było problemem dla Żydów w tamtym czasie. Jedna rzecz, właśnie zawężenie swojego światopoglądu, a druga rzecz, coraz to głębsze, powiedziałbym, zeświadczenie, odejście od właśnie prawa Bożego i od Bożych przykazań, dążąc do takiego, nie wiem, legalizmu, co mogło powodować właśnie to, że nie oczekiwali Mesjasza takim, jakim on przyszedł. Istnieją trzy, przynajmniej znam, trzy główne interpretacje tego fragmentu. Jedna dotyczy środowiska zazwyczaj żydowskiego, która mówi, że 53 rozdział Księgi Izajasza jest rozdziałem opisującym Izrael jako sługę Pana. Druga, ta najbardziej nam znana, to jest interpretacja, która mówi, że to Mesjasz jest owym sługą Pana, ale jest też trzecia interpretacja, która mówi, że rzeczywiście ten tekst mówił o Izraelu jako o narodzie, ale ze względu na to, że Izrael nie wykonał tej woli Bożej, nie dokonał tego zadania, które było przekazane Izraelowi, ostatecznie Mesjasz jako ów drugi Izrael wykonuje to zadanie i dlatego to proroctwo jest do niego odnoszone. My natomiast w dalszym ciągu naszego studium będziemy zajmować się tą drugą perspektywą, czyli tekstem, który wskazuje nam na Mesjasza. Podzielimy go na części po trzy wersety i każdy z osobna będziemy chcieli analizować. Więc chciałbym poprosić może ciebie, Piotrze, abyś przeczytał fragment z Księgi Izajasza z rozdziału 52 i wersety od 13 po 15. I w międzyczasie ciebie, Jakubie, poproszę, żebyś otworzył fragment z rozdziału 49 Księgi Izajasza i wersety od 6 po 8, bo będziemy chcieli porównać te dwa teksty. Proszę, Piotrze. Oto szczęśliwie się powiedzie mojemu słudze. Będzie nader wywyższony i bardzo wysoko wyniesiony. Jak wielu się przeraziło na jego widok, tak zeszpecony, niepodobny do ludzkiego był jego wygląd, a jego postać nie taka jak synów ludzkich. Tak wprawił w zdumienie liczne narody. Królowie zamkną przed nim swoje usta, bo zobaczą to, czego im nie opowiadano i zrozumieją to, czego nie słyszeli. Dziękuję. I teraz, Jakubie, przeczytaj proszę 49 rozdział Księgi Izajasza, wersety 6 po 8. I gdy będziemy słuchać, zastanawiajmy się, jakie podobieństwa występują między tymi dwoma tekstami. Proszę. Mówi on, to za mało, że jesteś mi sługą, by podźwignąć plemiona Jakuba i doprowadzić do powrotu ocalonych Izraela. Dlatego ustanowiłem cię światłem narodów, aby moje zbawienie dosięgło krańców ziemi. Tak mówi Pan, Odkupiciel Izraela. Jego święty, temu, którego życiem wzgardzono, który budził skręt u narodu, słudze władców, królowie zobaczą i powstaną, książęta złożą pokłon, ze względu na Pana, który jest wierny, i na świętego Izraela, który ciebie wybrał. Tak mówi Pan, w czasie przychylności odpowiedziałem ci, i w dniu zbawienia pomogłem ci. Będę cię strzegł i ustanowię cię pośrednikiem przymierza z ludem, abyś podźwignął ziemię i porozdzielał spustoszone dziedzictwa. Więc czy potrafiliście w takim dość szybkim jednak przeczytaniu tych tekstów zobaczyć jakieś podobieństwa między nimi, jakąś zbieżność tematyczną? Na pewno można wyczuć w tych dwóch tekstach, że jest to posłanie do narodów, do całych narodów, do zgromadzenia ludzi prawdopodobnie poza Izraelem. I właśnie to myślę, że jest najważniejsza. Ale to jest niezwykła myśl, bo ona pokazuje, że cokolwiek będziemy czytać w rozdziale 53, to ma znaczenie nie tylko dla samego narodu ludu Bożego, ale ma znaczenie dla w zasadzie tych wszystkich narodów, które na to patrzą i będą zdumione, czy opisuje to jeden, czy drugi werset. Czy jeszcze zauważyliście jakieś podobieństwo? Na pewno jest tutaj mowa o królach w jednym i drugim fragmencie, co pokazuje, że nie tylko jakby zwykłe osoby, ale też te, które jakby są planowane i one też oddadzą chwałę
Mesjaszowi. Tak, więc mamy tutaj królów. Jeszcze szukam jednego. Jak nie powiecie, to ja będę musiał powiedzieć. Nie, ale widzicie jeszcze jakieś podobieństwo? Wydaje się jeszcze, że w tych tekstach jest wspomniana osoba, która jest wzgardzona, cierpiona. Hmm. Jest tutaj coś takiego bardzo... taki bardzo ciekawy aspekt, mówiący o właśnie cierpieniu albo o czymś. Ja mam przed sobą 52 rozdział Księgi Izajasza, gdzie jest opisany widok przerażający tego sługi, który który jest opisany w tym fragmencie. Mówiąc o narodach, które mają otrzymać poselstwo od niego, jest to bardzo ciekawe, taki dysonans. Mhm, czyli wydaje się, że ten tekst pokazuje nam coś takiego, że dla ludzi, którzy nie znają Boga, fakt, że mamy do czynienia tu z kimś, kto jest bardzo poniżony, a ostatecznie będzie bardzo wywyższony, będzie to miało znaczenie w kontekście ich podejścia do Boga Jahwe. Mhm. I chciałbym, żebyśmy jeszcze chwilkę poświęcili tym trzem wersetom z 52 rozdziału, tak ogólnie. Co w nich jest powiedziane? Jaka myśl przez nie się przebija? Przez te trzy wersety, które tutaj czytamy. Ogólnie te trzy wersety właśnie pokazują, jak ten sługa jest wywyższony. Oto szczęśliwie się powiedzie mojemu słudze. Będzie nader wywyższony i bardzo wysoko wyniesiony. Bardzo mi to w moim odbiorze koresponduje z tekstem w księdze Ezechiela, który jest zapisany w 17 rozdziale i w 24 wersecie. A brzmi on tak. Czytam z Biblii Warszawskiej. I poznają wszystkie drzewa polne, że ja, Pan, poniżyłem drzewo wysokie, a wywyższyłem drzewo niskie, że ususzyłem drzewo świeże, a sprawiłem, że zakwitło drzewo suche. Ja, Pan, powiedziałem i uczynię. Mhm. Tutaj wcześniej te wersety mówią właśnie o małej gałązce, która jest często przypisywana synowi Dawidowemu. I właśnie bardzo mi korespondują te teksty z poprzednimi tekstami, które wywyższają właśnie ten uschnięty, tą różdżkę uschniętą, która potem będzie panowała nad narodami. I to jest zapowiedź. Dziękuję, Kuba. To, co dla mnie jest takie niezwykłe, to to, że cała ta historia, a wiemy, jak dalej będzie się toczyć opis 53 rozdziału, zaczyna się od zwrotu, oto szczęśliwie się powiedzie mojemu słudze. To jest niezwykłe, bo czytamy o trudnych rzeczach jednak, nie? Ale sam początek i sam koniec tego fragmentu, który będziemy czytać, to jest ta myśl, że będzie dobrze. Będzie dobrze. A warto pamiętać, że ten tekst był Jezusowi znany podczas jego służby, więc ta myśl, że będzie dobrze, upraszczając ją, myślę, że dla niego była bardzo ważna. Dobrze, chciałbym, żebyśmy teraz przeczytali pierwsze trzy wersety rozdziału 53. Jakubie, poproszę ciebie. Pierwsze trzy wersety, tak? Tak. Kto uwierzył wieści naszej, a ramię Pana komu się objawiło? Wyrósł bowiem przed nim jako latorośl, jako korzeń z suchej ziemi. Nie miał postawy ani urody, które by pociągały nasze oczy. I nie był to wygląd, który by nam się mógł podobać. Wzgardzony był i opuszczony przez ludzi, mąż boleści, doświadczony w cierpieniu, jak ten, przed którym zakrywa się twarz. Wzgardzony tak, że nie zważaliśmy na niego. Ewangelista Jan przytacza ten cytat w takim kontekście, w którym mówi, że pomimo działalności Jezusa ludzie w niego nie wierzyli i dlatego przytacza te słowa, kto uwierzy, czy kto uwierzył wieści naszej. Ale zobaczcie, mamy tutaj taką informację w tym tekście, z której wynika, że Jezus nie miał postawy ani urody, które by pociągały nasze oczy. Nie był to wygląd, który mógłby nam się podobać. I teraz znając służbę, misję Jezusa, jak rozumiecie te teksty? Czy chodzi tutaj o jego urodziwość taką zewnętrzną, czy może bardziej o jego misję? Jak wy odczytujecie tak indywidualnie te teksty? Ja osobiście myślę, że to był cieśla z Nazaretu, jakiś zwyczajny człowiek, raczej z ubogiej rodziny. Nie było widać od razu, że to jest ktoś specjalny, ktoś niezwykły, nauczyciel. I dla wielu osób, które oczekiwały Mesjasza, króla, być może to było, oczekiwały czegoś więcej, ale myślę, że większe znaczenie miało to, co on głosił, to, co im przedstawiał, że to nie było dla nich atrakcyjne. Przypomniało mi się, jak teraz czytaliśmy te wersety, opis na przykład w księgach Samuelowych kolejnych królów, tych pierwszych, na początku Saula, potem Dawida, którzy właśnie byli opisywani jako wysocy, przystojni, tacy mężowie pełni, tak, powiedzmy, właśnie aparycji, którzy ciągnęli ludzi za sobą. Tutaj właśnie mamy coś zupełnie odwrotnego, ale jak spojrzymy na Dawida, na Saula,
na królów izraelskich wczesnych i na Jezusa, to mimo że będziemy mogli dostrzec wiele jakichś tam powiązań, to samo sedno ich misji było zgoła inne. Głównym celem, może nie głównym, ale celem, z którym my będziemy kojarzyli króla Dawida, to był cel prowadzenia wielkiego narodu izraelskiego jako królestwa na ziemi mimo wszystko. Tutaj mamy Jezusa, który chce stworzyć, a raczej chce przywrócić Izraelowi, a przez Izrael też reszcie światu, wizję Królestwa Bożego w niebie. I to ludziom mogło się nie podobać. To mogło być właśnie nie to, czego oczekiwali. I wydaje mi się, że w tym kontekście można by tutaj znaleźć zrozumienie tych fragmentów, że nie miał urody i jego postawa nie pociągała naszych oczu. Dlatego, że abstrahując od tego, jak wyglądał fizycznie, ale to nie było to, czego ludzie oczekiwali od tego człowieka. Ja mam jeszcze takie przemyślenie, że myślę, że to był specjalny zabieg przez Boga, żeby właśnie on nie pociągał tym, co tak jakby może ziemskie, że to miało być coś, co pociąga ludzi, być może bardziej charakterem, bo wierzę w to głęboko, czytając Ewangelię. Kiedy czytam o Jezusie, to da się odczuć taką miłość Jego, nie odrzuca ludzi. Właśnie to, co Go wyróżnia, to właśnie jakby nie ta powłoka, tylko to, co ma w sobie, ten charakter, ten święty charakter, który Go przedstawia i opisuje w wielu fragmentach Starego Testamentu. I to jest niezwykłe, bo powiem wam uczciwie, że to jest takie sprowadzenie tego na ziemię, tak, to, co teraz powiem, ale gdybym ja mógł wybrać sobie, jakie chciałbym mieć ciało, to pewnie chciałbym mieć takie lepsze niż gorsze, nie? Rozumiecie? A tutaj mamy do czynienia oczywiście w tym kontekście wielkiej misji i właśnie jakichś celów, które mogą być albo bardziej, albo mniej dla nas wyraźne. Mesjasza, który nawet w tym kontekście właśnie oczekiwań narodu przychodzi jako ten, który będzie dla nich rozczarowaniem. I to jest takie, myślę, że trudne dla nich, ale dla niego chyba jeszcze bardziej. No ale popatrzcie, tutaj w tym tekście też czytamy, że on był w wersecie trzecim wzgardzony i opuszczony przez ludzi. I właśnie, jak czytamy Ewangelię, to jednak widzimy często, że za Jezusem idą tłumy. Nawet to słowo często występuje, nie? Tłumy. To jak zrozumieć ten zwrot odnośnie tego wzgardzenia? Czy myślicie, że to dotyczy na przykład tylko tego ostatniego okresu, kiedy Jezus rzeczywiście ma umrzeć i sądu? Czy raczej inaczej powinniśmy podejść do tego tekstu, który mógłby dotyczyć całej jego służby? Tak jak to zrozumieć, że był samotny, że był opuszczony przez ludzi? Myślę, że w Ewangelii Jana na przykład jest kilka takich momentów, kiedy faryzeusze wręcz wprost obrzucają błotem Mesjasza i nawiązują do jego jakby urodzenia, że pewnie byłbym pękartem. I pewnie jeszcze będąc dzieckiem wielokrotnie słyszał mnóstwo złych słów i wielokrotnie musiał czuć się opuszczony jako ten, który chciał być wierny Bożym zasadom, jako jedyny, który chciał w pełni być, taki po prostu żyć z Bogiem. Dlatego chociaż być może rzeczywiście otaczały go tłumy, to jednak gdzieś w sercu często musiał czuć się samotny, ponieważ nawet jego uczniowie, którzy byli z nim tak długo, nie rozumieli go. Mhm. Jest taki tekst w Ewangelii Jana, nie przytoczę go dokładnie teraz, który mówi właśnie o tym, że za Jezusem znowu idzie dużo ludzi, ale jest tam powiedziane, że on nie miał do nich zaufania, bo przejrzał ich wszystkich. Jest coś takiego jak, chyba jest coś takiego jak samotność w tłumie, tak? Może człowiek być otoczony mnóstwem ludzi, a jednak być samotnym. Myślicie, że Jezus mógł doświadczać samotności? Tak, myślę, że tak. Chociażby przy modlitwie jego, w której został przemieniony, czy od razu bezpośrednio przed pojmaniem go, to niestety był opuszczany bardzo często przez uczniów. Takie bardzo wielkie niezrozumienie, kiedy Jezus przychodzi i budzi uczniów, a mieli się za niego modlić, a właściwie trwać w modlitwie razem z nim, a oni niestety go opuszczali, pomimo tego, że byli przy nim. Czasem chyba niezrozumienie jest czymś gorszym niż brak takiej fizycznej obecności, nie? Gdy ludzie są z nami, a nie rozumieją nas, to czasem nawet jest gorsze niż to, kiedy jesteśmy sami.
Ten fragment z Księgi Izajasza jest tak szczególny, że miałem taki plan, abyśmy każdą z tych sekwencji trzech wersetów kończyli jednak taką naszą indywidualną perspektywą, czymś takim, co dla nas jest bliskie, bo jednak mówimy tutaj o Synu Bożym, który tak wiele dla nas poświęcił. Ja chciałbym, Jakubie, ciebie zapytać, ale was też to nie ominie później. Jakubie, powiedz proszę, co takiego jest w Jezusie, że postanowiłeś go wybrać? Co cię w nim pociąga? Jakaś może cecha albo coś, co zrobił? Bo o tym przecież tutaj czytamy. Właśnie Księga Izajasza jest jedną chyba z moich ulubionych ksiąg i bardzo poruszał mnie ten obraz Chrystusa, który oddał wszystko za to, żeby być ze mną, który był zgardzony, który nie miał niczego, co ludzie mogliby nazywać atrakcyjnym, ale on to zrobił dla mnie. I nieraz, kiedy miałem właśnie przychodzić do Boga, to czułem tą ogromną miłość, że On tak wiele poświęcił dla mnie. I On po prostu, nie przychodziłem dla samego siebie, że ja chcę mieć lepsze życie, bo no racja, z Bogiem jest lepiej, pójdziemy do nieba, ale po prostu czułem to tęsknące serce, które chce ze mną być. No, dziękujemy ci bardzo. Chciałbym, żebyśmy teraz przeczytali kolejny blok, kolejne trzy wersety. To będą wersety od 4 po 6. Piotrze, mogę znów ciebie poprosić? Tak. Lecz On nasze choroby nosił, nasze cierpienia wziął na siebie, a my mniemaliśmy, że jest zraniony, przez Boga zbity i umęczony. Lecz On zraniony jest za występki nasze, starty za winy nasze. Ukarany został dla naszego zbawienia, a Jego ranami jesteśmy uleczeni. Dziękuję ci bardzo. Mamy tutaj taką koncepcję, która mówi o tym, że ów Mesjasz wziął na siebie nasze boleści. I tutaj oczywiście możemy wejść bardzo głęboki, albo niekoniecznie aż tak głęboki temat, w zależności od waszej decyzji. Ale powiedzcie, jak rozumiecie ten tekst? Co to znaczy? Jaki element służby Jezusa jest tutaj podkreślony przez informację, że On na siebie wziął nasze boleści? Pierwsze, co przychodzi do głowy, czytając ten tekst, no to można by powiedzieć, że wszelkiego rodzaju cierpienia, czyli możemy tak powiedzieć, skutki grzechu wziął na siebie podczas finału swojej służby na krzyżu i dzięki temu możemy czuć się wolni od tego wszystkiego, czego doświadczamy tutaj. Wydaje mi się, że to jest taka pierwsza myśl, która przychodzi, kiedy czytamy ten tekst. Dziękuję. To jest ta myśl, która do tego właśnie tego sedna, tak, który tak często podkreślany jest czy przez apostoła Pawła, czy w ogóle w całym Nowym Testamencie. Ktoś z was jeszcze inaczej na to patrzy, z jakiejś innej strony? Ja może z takiej też praktycznej, że w moim życiu co najmniej, bo nie zawsze byłem dobrym człowiekiem i teraz zacząłem chodzić po prostu z Bogiem i się bardzo cieszę, dlatego że dzięki Jego cierpieniu ja mogę teraz o wiele mniej cierpieć. Dzięki właśnie tego, że On był tym mężem boleści. Dziękuję ci bardzo. Jeśli mogę dodać, to bardzo mi się podoba fragment z rozdziału 50 Izajasza. Tam werset 8. Czytam z przekładu Ewangelicznego Instytutu Biblijnego. Mój obrońca jest blisko. Kto gotów wspierać się ze mną? Dalej, stań mi naprzeciw siebie. Kto chce być Panem mej sprawy? Niech się do mnie zbliży. Wszechmogący Pan mi pomaga, kto więc mnie potępi? Dzięki temu, że Chrystus wziął na siebie mój grzech. Myślę, że to jest największa bolączka naszego życia tutaj na ziemi. To teraz ja mogę być wolny i mogę mówić, kto mnie potępi, jeżeli Wszechmocny Pan mi pomaga. Jest też tak, gwoli takiego uzupełnienia tej perspektywy, jest jeszcze taka perspektywa, którą dodaje nam Mateusz, który pokazuje, że ten tekst można odnosić też do tego, że Jezus po prostu uzdrawiał, tak? To nie jest, nie postrzegam tego jako coś sprzecznego z tymi myślami, które zostały już poruszone, ale to pokazuje, że to, co Jezus robił, uzdrawiał, wyganiał demony, to było interpretowane również jako wypełnienie tego proroctwa. Ale tekst ten, jak zobaczycie, szczególnie w wersecie 4, mówi, że my mniemaliśmy, że jest zraniony przez Boga, zbity i umęczony. I teraz, czy na podstawie tekstu biblijnego, tego, który analizujemy, zgodzilibyście się z tym, co jest tu powiedziane? To znaczy, tu co prawda jest powiedziane tylko, że my tak mniemaliśmy, że jest przez Boga zbity i umęczony. Ale czy bylibyście w stanie zgodzić się z tym, że rzeczywiście to przez Boga On doświadczył tego, czego doświadczył? Wyrwanie tekstu z kontekstu mogłoby prowadzić rzeczywiście do tego, że uznalibyśmy, że Bóg chciał
karać Jezusa za jakiekolwiek rzeczy. Być może za grzechy, których się dopuścił. Wydaje się, że właśnie w takim kontekście, takimi torami mogli podążać faryzeusze, którzy oskarżali Jezusa. Można by też pójść trochę dalej. W tamtych czasach ludzie często myśleli, że wszelkiego rodzaju problemy, choroby czy cierpienie, które dotyka ludzi, jest spowodowane nieposłuszeństwem. Jest po prostu karą zesłaną przez Boga. I patrząc na to, jak cierpiał i czego doświadczał Jezus, można by rzeczywiście pomyśleć, że no, zrobił coś złego i Bóg go za to karze. Natomiast czytając, biorąc pod uwagę trochę szerszy kontekst, wiemy, że, no, nie do no, że to jest po prostu nieprawdziwe. Mhm. Czyli mamy tutaj perspektywę, w której Piotr podkreśla, że nieprawdziwa jest ta wizja, jakoby on był karany za grzechy, tak? Jakby Bóg chciał go karać za jego błędy, tak? Ktoś jeszcze mógłby uzupełnić z was ten pogląd? Czy Bóg go karze? W 8 wersecie tego rozdziału czytamy jednak o tym, że podobało się Panu, żeby go obciążyć tą winą za nas, że on zapłacił tą cenę, którą my powinniśmy zapłacić. Więc to była ta Boża decyzja, chociaż na pewno trudna, żeby to całe cierpienie, które my powinniśmy przyjąć na siebie, żeby to on zapłacił za nas, żebyśmy mogli być wolni. Jest taki tekst w 2 liście Pawła do Koryntian w rozdziale 5, werset 21, który mówi: on tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą. I tak naprawdę ten tekst, który czytamy w Księdze Izajasza odnośnie Boga, który to czyni, nie jest w żaden sposób kontrowersyjny, bo wiemy, że po prostu Bóg stoi za planem zbawienia i on tak jest za niego odpowiedzialny. Ale pamiętacie, co Jezus mówi w Ewangelii Jana w rozdziale 10, że ja moje życie kładę z własnej woli, nikt mi go nie odbiera, tak? Więc to nie jest taki arbitralny wyrok Boży, ale jakiś plan, który został ułożony, jak powiadamy, bardzo dawno temu. No ale właśnie, kończymy znowu 3 wersety i ja chciałbym zapytać może teraz ciebie, Jakubie, skąd u ciebie taka decyzja? Co w Jezusie jest takiego, że wybrałeś właśnie Jego, jak mówiła jedna z pieśni naszych? Właśnie Jego siła i Jego miłość, która nas przeszywa, bo dzięki niej, jak już wcześniej wspominałem, mogłem pozyskać spokój, radość i taką pełną, po prostu wyciągać z życia to, co najlepsze, teraz mogę. Ale wcześniej tak nie było. Niestety właśnie byłem bardzo złym człowiekiem, uważam. Dopiero gdy poznałem Jego miłość, to ona sprawiła, że zachciałem być bez grzechu. I widzę, że Chrystus pomaga po prostu pozbywać się grzechu. Mhm. Kiedy patrzymy na Niego, kiedy właśnie przeszywa nas Go, przeszyła nas Jego miłość, tak jak strzały nasze ciało, to po prostu przeszywa nam te grzechy i jest w stanie nas uwolnić po prostu. I to było dla mnie coś naprawdę niesamowitego. Chwała Bogu za to, że taki On jest. To co? Kolejny blok, tak? Kolejne 3 wersety, tym razem wersety od 7 po 9. Jakubie, ciebie znów poproszę. Dobrze. Bito go i torturowano, lecz on nie otworzył swoich ust. Jak owca na rzeź prowadzona, jak baranek niemy przed tymi, którzy go strzygą. Podobnie nie otworzył swoich ust. Z więzienia i sądu zabrano go, a jego współcześni nikt się tym nie przejął. Tak, wyrwany został z ziemi spośród żywych. Za przestępstwo mojego ludu spadł na niego cios. I wyznaczono mu grób wśród bezbożnych, spoczął w grobowcu bogatego, choć nie uczynił nikomu nic złego, a jego ust nie splamił nigdy fałsz. Dziękuję bardzo. Na samym początku wersetu 7 czytałeś, oczywiście w swoim przekładzie, znęcano się nad nim, lecz on znosił to w pokorze i nie otworzył swoich ust, jak jagnię na rzeź prowadzone. I teraz chciałbym, żebyśmy przeanalizowali ten tekst w kontekście rzeczywiście znanych nam wydarzeń opisywanych przez Ewangelię. Czy widzicie Jezusa w swoim życiu, a może w tej końcówce, jakkolwiek interpretujecie ten tekst, jako tego, który rzeczywiście nie otwierał swoich ust? Jak to zrozumieć, że Jezus nie otwierał swoich ust, jak jagnię na rzeź prowadzone? Co to znaczy według was? To jeżeli mogę powiedzieć, to ja to interpretuję tak, że Jezus nie otwierał swoich ust w sposób taki, że to może być pewna metafora, że
Bo ogólnie on otwiera swoje usta w akcie na przykład niezadowolenia, ale ze względu na to, że ludzie nie przestrzegali przykazań Boga po prostu. Ale nigdy nie przypominam sobie co najmniej wersetu, w którym on mówi, że no jest parę, że ile będę was znosił, ale jakby swojego niekomfortu może nie wyrażał w taki sposób bardzo krytyczny albo jakiś wylewny, tylko po prostu on dawał znać, załóżmy, że coś po prostu nie pasuje mu i nie skarżył się, ale parł do przodu i właśnie spełniał wolę ojca. Dobrze, wszystko. Więc mamy tę perspektywę. Ktoś jeszcze z was, chłopaki? Myślę, że kluczowe jest to, że on się nie broni. Tak jak owieczka, kiedy jest właśnie przeznaczona na rzeź, ona się nie broni. Ona po prostu pokornie idzie. I w tych momentach, kiedy rzeczywiście widzimy sąd Jezusa, on rzeczywiście milczał. Przed Herodem nie powiedział ani słowa. I tak samo wydawał się milczący wobec arcykapłanów i Piłata. Mhm. Ja też, dla mnie osobiście właśnie ta koncepcja Jezusa, który, tak jak powiedziałeś, nie, który się nie broni, który się nie sprzeciwia. To znaczy, oczywiście sprzeciwia się w jakimś tam stopniu, dlaczego mnie uderzyłeś, tak, znamy te teksty, ale ogólnie on akceptuje swój los. Po ogrodzie Getsemane, po tej tak ważnej modlitwie, on idzie jak ta owieczka na rzeź. I osobiście dla mnie, jak czytam te sprawozdania, szczególnie z Ewangelii Mateusza, tych końcowych rozdziałów, kiedy to już wisi nawet na krzyżu i jest kuszony przez słowa, uwierzymy w ciebie, jak tylko stąpisz z krzyża, tak? To musiały być niesamowite pokusy, a on jednak nawet wtedy pokornie realizuje swoje dzieło. Jest to niesamowite. Ale czytamy tu też, zobaczcie, że wyznaczono mu grób. Gdzie mu wyznaczono grób? Pamiętacie? Wśród bezbożnych. Wśród bezbożnych. No, no i właśnie. I sam się zastanawiam, czy rzeczywiście Jezus spoczął wśród bezbożnych? Ja pamiętam taką historię, myślę, że też ją pamiętacie, że jego grób raczej był taki zacny, bo miał być grobem pewnego dostojnika, więc no właśnie, z jednej strony jego grób jest jaki jest, a tu czytamy o tym złożeniu go, wyznaczeniu mu grobu wśród bezbożnych. Więc jak moglibyśmy ująć to zrozumienie tego tekstu? Myślę, że samo to, że miał wyznaczony grób, nie oznacza, że został tam położony. Tak jak każda osoba, która była ukrzyżowana, no na pewno miał być pochowany tam, gdzie inni złoczyńcy. Ale jak wiemy, właśnie Józef Arymatei poszedł i wstawił się i poprosił o ciało Jezusa. Powiedziałbym też, że ja tak bym nie interpretował dosłownie tego tekstu, natomiast, bo czytając pewne wcześniejsze, mamy obraz Jezusa, który wypełniał swoją misję, dochodząc do 7 wersetu. Czytamy, że u kresu swojej misji, kiedy był bity, kiedy był biczowany, kiedy doświadczał sądu tego ziemskiego, finałem tej jego całej misji była śmierć na krzyżu. Nie mamy tutaj w tekście określonego właśnie tego momentu, ale jest przepowiednia, że zostanie zabrany z więzienia, nie będzie się nikt interesował jego losem, umrze, po prostu umrze, jak złoczyńca. Mhm. Tutaj bym to upatrywał takiego wytłumaczenia, bo jak pamiętamy, na krzyżu zawisł nie jako zbawca narodów, przynajmniej nie tak był rysowany, tak, ale był zabity i powieszony, ukrzyżowany razem ze złoczyńcami to wysokiego kalibru. I to może właśnie jest kluczem, nie? Może to jest właśnie sednem, że krzyż sam w sobie był taką śmiercią tylko tych złych, tak? No, jest to ciekawa perspektywa. Ostatecznie został ukrzyżowany pośród złoczyńców. O tym, co prawda, do tego przynajmniej nawiązuje inny też fragment, ale my pozostaniemy na tym elemencie. Więc kończymy trzeci blok. Piotrze, pytanie do ciebie. Dlaczego Jezus? Dla mnie Jezus, szczególnie czytając i nawiązując trochę do tych tekstów, które teraz czytaliśmy, jest takim odpowiedzią na to, czego mi zawsze brakowało. Widzę w nim osobę trochę podobną, którą chciałbym widzieć w sobie. Też czułem się niejednokrotnie w życiu odrzucony. Mało osób, z którymi żyłem w szkole na przykład, czy później też w kolejnych etapach edukacji, to nie byli ludzie, wśród których czułem się dobrze. Często odczuwałem takie odrzucenie, zastanawiałem się,
co powinno być tak naprawdę sensem życia. I czytając historię Jezusa, tego, co on doświadczał i później, co nam oferuje, tak bardzo poruszyło moje serce i pokazało mi to, co powinniśmy oczekiwać od naszego życia, co Bóg chce nam przekazać, że nie mogłem wybrać inaczej, jak tylko Jezusa, jak tylko to, co on zrobił dla nas i po prostu przyjąć jego ofiarę. Mhm. O, dziękuję bardzo. Przed nami ostatni blok. To będą wersety z rozdziału 53 od 10 po 12. Jakubie, przeczytaj nam, prosimy, ten fragment. Dobrze. Ale to Panu podobało się utrapić go cierpieniem. Gdy złożył swoje życie w ofierze, ujrzy potomstwo, będzie żył długo i przez niego wola Pana się spełni. Za mękę swojej duszy ujrzy światło i jego poznaniem się nasyci. Sprawiedliwy mój sługa wielu usprawiedliwi i sam ich winy poniesie. Dlatego dam mu dział wśród wielkich i z mocarzami będzie dzielił łupy za to, że ofiarował na śmierć swoją duszę i do przestępców był zaliczony. On to poniósł grzech wielu i wstawił się za przestępcami. Bardzo ci dziękuję, natomiast za moment poproszę cię, żebyś jeszcze raz przeczytał ten tekst. Tylko chciałbym, żebyśmy teraz zrobili coś takiego. Ten tekst był znany Jezusowi podczas jego służby ziemskiej. Tak, on po prostu był dostępny. I chciałbym, żebyśmy teraz jeszcze raz przeczytali te trzy wersety, ale abyście spróbowali pomyśleć, to będą tylko domysły, a jednak myślę, że ważne, jakie znaczenie te słowa mogły mieć już nie dla nas, w kontekście naszego przekonywania do tego, kto jest Mesjaszem, ale dla tego, kto odczytywał te teksty, wiedząc, że to, co jest opisane w tych studiowanych przez nas fragmentach, będą jego rzeczywistością, dobrze? Czyli próbujemy zobaczyć, co mógł Jezus w tym ujrzeć. Jakubie, jeszcze raz, jeżeli możesz. Dobrze? Ale to Panu upodobało się utrapić go cierpieniem. Gdy złoży swoje życie w ofierze, ujrzy potomstwo, będzie żył długo i przez niego wola Pana się spełni. Za mękę swojej duszy ujrzy światło i jego poznaniem się nasyci. Sprawiedliwy mój sługa wielu usprawiedliwi i sam ich winy poniesie. Dlatego dam mu dział wśród wielkich i z mocarzami będzie dzielił łupy za to, że ofiarował na śmierć swoją duszę i do przestępców był zaliczony. On to poniósł grzech wielu i wstawił się za przestępcami. Więc powiedzcie, jak myślicie? Ja wiem, nie możemy tego powiedzieć z całą pewnością, ale myślę, że słusznym jest, aby to przeanalizować z tej perspektywy. Jak myślicie, dlaczego albo co w tych tekstach mogło być bardzo ważne dla Jezusa, który je odczytywał jako ten, który dopiero miał przejść przez wszystko, co tu jest opisane? Jeśli mogę, to... Proszę. Według mnie najwspanialszą myślą tutaj dla Chrystusa jest to, że właśnie ujrzy tych, których zbawią. I to było coś wspaniałego dla niego. I jeszcze w tekście, którym czytałem wcześniej, właśnie z Ezechiela 17:24, jest tam wspomniane, że uschnięte drzewo Bóg sprawi, że będzie zakwitało. Mhm. I myślę, że jeszcze dołączając do tego właśnie ten z Ezechiela, to mogło być dla Jezusa coś niesamowitego. Że on się tym niesamowicie pokrzepiał. Że wiedział, że coś, co zakwita, musi przynieść owoce przecież, nie? Mhm. Tak, Piotrze? Chciałbym jeszcze powiedzieć taką jedną rzecz, bo zadałeś pytanie, co w tym tekście mogło dodać otuchy Jezusowi podczas jego służby na ziemi. I się jak najbardziej zgadzam z tym, co powiedział Kuba. Natomiast niesamowitą też dla mnie rzeczą, którą teraz czytając ten tekst sobie uzmysłowiłem, jest to, że jakie to niesamowite doświadczenie dla Jezusa musiało być, jako mały chłopiec, potem młodzieniec, później dorosły mężczyzna, studiując pismo, nabierać przekonania do tego, po co on tu jest i że mu to wyjdzie, że on sprosta temu wszystkiemu, on wypełni tą misję. Cały plan zbawienia to musiało być niesamowite doświadczenie. I już nawet abstrahując od tego, że ten konkretny tekst musiał być dla niego wsparciem, ale też całe Pismo Święte, które studiujemy, Księga Izajasza, która jest przecież nazywana Ewangelią Starego Testamentu. Wydaje mi się, że to jest niesamowite, że możemy troszkę, wiadomo, nie powiedzieć z całą pewnością, ale przynajmniej pogdybać, że
Jezus miał wsparcie od swojego Boga w Piśmie Świętym. Zobaczcie, dla mnie ta perspektywa jest niezwykła, bo wyobrażam sobie te wszystkie momenty takie kluczowe, kiedy Jezus na przykład jest w ogrodzie Getsemane, które wspomnieliśmy wcześniej, i na szali jest los całej ludzkości, ale on ma obietnicę, która mówi: za mękę swej duszy ujrzy światło, jego poznaniem się nasyci. I cokolwiek by nie rozpraszało go, jakkolwiek nie byłby odciągany od tej misji, to on ma obietnicę, którą dał mu Ojciec, że, znów upraszczam, będzie dobrze. Mało tego, wiecie, co to oznacza dla mnie? Że tym, co motywowało Jezusa, by iść do przodu, byłem ja. Tak? Byliście wy. Może to jest dalekosiężny wniosek, ale no, on wierzył, że on ujrzy światło, ujrzy potomstwo za mękę swej duszy. Więc to jest dla mnie też taka niezwykła rzecz, że ostatecznie Jezus dokonywał tego, co dokonał, na podstawie obietnicy, która mu była dana, że to się uda. I ja jestem częścią tej obietnicy, co oznacza, że ja byłem też dla niego tą motywacją, rozumiejąc to oczywiście w odpowiednim kontekście. Dobrze, kończy się nam ostatni blok i jeszcze przeczytamy jeden tekst, który podsumowuje całą tę historię, o której czytamy. Będzie to tekst z listu do Filipian, z rozdziału drugiego. Jeden z takich chyba najbardziej znanych tekstów ukazujących całą tę drogę Jezusa od tej wielkości przez poniżenie i ponownie do wywyższenia. Więc przeczytamy list do Filipian, rozdział drugi, wersety od 5 po 11. Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie, który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu, lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom, a okazawszy się z postawy człowiekiem, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to do śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg wielce go wywyższył i obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zginało się wszelkie kolano na niebie i na ziemi i pod ziemią, i aby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem, ku chwale Boga Ojca. Amen. Jakubie, Piotrze, Jakubie, mieliście swój czas i powiedzieliście, dlaczego wy wybraliście Jezusa. Skończyliśmy czwarty blok i teraz wypadałoby usłyszeć coś jeszcze. I w tym momencie myślę, że dobrze byłoby zadać wam pytanie. Dlaczego wy wybraliście Jezusa? Co w nim jest takiego, co was pociąga? Co was zachęca? Co daje wam siłę? Co daje wam nadzieję? Bo ten temat, jakkolwiek zawarty w tej starożytnej księdze Izajasza, on nie może być tym tematem, który zatrzyma się tylko na tej teoretycznej wiedzy. On musi być związany z naszym doświadczeniem, z naszym przeżyciem, z naszym oddaniem się Zbawicielowi. Więc co ciebie w nim pociąga? A jeśli jeszcze nie podjąłeś tych decyzji, aby żyć z nim, może dzisiaj, czytając słowo, słuchając naszego rozważania, może w jakichś innych okolicznościach, gdy będziesz doświadczony przez Boga, może dobrze, abyś sam podjął swoją decyzję, abyś potem mógł powiedzieć, co w Jezusie jest takiego, abyś wybrał właśnie Jego. Zakończymy nasze studium wspólną modlitwą. Dziękujemy Ci, Boże, za to, że możemy w pokoju i w radości studiować Twoje Słowo, że każdego dnia, kiedy się budzimy, możemy je otwierać, że mamy do Niego taki wspaniały dostęp i że możemy tam czytać o Tobie. Panie Boże, dla mnie najwspanialszą metodą badania Pisma jest patrzenie w Starym Testamencie, co mówisz o sam sobie, kiedy już przyszedłeś w czasach Nowego Testamentu. Panie Boże, spraw, byśmy to badali, byśmy się tym zachwycali i żebyśmy byli poddani właśnie Tobie, drogi Jezu. Wlej Ducha Świętego do naszego wnętrza i spraw, byśmy mogli po prostu przez cały tydzień cieszyć się Twoim zbawieniem i radością i wysławiać Cię w duchu i w prawdzie. Amen. Amen. Dziękujemy bardzo za dzisiaj. Jeśli Pan Bóg da, widzimy się w przyszłym tygodniu.